Nowy rok, nowe wyzwania, nowe zadania. Jak ten rok 2021 wygląda, jeśli chodzi o budżet gminy Konstantynów i jak ten rok będzie wyglądał w miejscowościach gminy? Gdzie, co, jak i dlaczego? No nie ukrywam, że jesteśmy w dość trudnym okresie, jeśli chodzi o finanse, bo i brak jest jakichś takich możliwości i źródeł w tej chwili znalezienia dofinansowania zewnętrznego na inwestycje prowadzone przez samorządy, ale pomimo to przygotowujemy się do nowego okresu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Opracowywana jest dokumentacja, część już jest gotowa i czekamy na hasło przyjmowania wniosków, ale pomimo to również mamy przedsięwzięcia, które wpisujemy do budżetu i na rok 2021 taką najważniejszą na ten moment inwestycją to jest kontynuowanie rozbudowy, remontu w zasadzie, remontu budynku Urzędu Gminy. To zadanie oczekiwało dość długo, żeby się podjąć w trudu tych prac. No, Rada Gminy wsparła moją propozycję i udało się pierwsze kroki poczynić w roku 2020. No i też jest część zadań zaplanowanych na rok 2021. Też zapewne będzie dużo zadań drogowych. Na ten moment mamy złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych, do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mam nadzieję, że przynajmniej drogi Zakalinki, Zakanale mają szansę na otrzymanie dofinansowania i budowę w tym roku. Jesteśmy też na etapie ustaleń pod kątem kilka lat odkładanego przedsięwzięcia ze względu na brak środków finansowych, to jest tego projektu partnerskiego aktywnego pogranicza dotyczącego infrastruktury przy szlaku Green Velo. Tu dotyczy gnojnie wieży widokowej, całej infrastruktury przy wieży oraz infrastruktury przy zbiorniku wodnym w Zakanalu. No, otrzymaliśmy już w tej chwili kosztorysy. Są one wyższe niż żeśmy zakładali, ale zmieniliśmy troszkę technologię, ponieważ przy dotychczasowej technologii nie mogliśmy wyłonić wykonawcy na te prace. 5 przetargów nie dało żadnego rozstrzygnięcia, więc miejmy nadzieję, że ta wieża metalowa w tej chwili, ona znajdzie wykonawcę i się uda nam w tym roku podjąć już działania związane z wyłonieniem wykonawcy i jego realizacją. I to mamy też wpisane do projektu budżetu na ten rok. Budżet w zasadzie, który się przyjmuje w grudniu, to są takie założenia. Ostateczny budżet, on będzie ustalony po podsumowaniu roku 2020, ponieważ wtedy wykonujemy bilanse finansowe, wiemy jakie środki na których kontach pozostały i zawsze się znajdują środki, które można rozdysponować na inwestycje. No wspomnę tylko, że też na ten rok zaplanowaliśmy spłatę kredytu. To też jest mała kwota, bo to jest kwota ponad 500 tysięcy złotych, więc też będziemy obniżali poziom zadłużenia, bo też jest to bardzo istotne. I myślę, że tak na etapie już w styczniu to ostatecznie trudno jest powiedzieć, jakie zadania mogą dodatkowo wejść do realizacji, ale jesteśmy przygotowani, mamy przygotowane dokumenty i czekamy na jakieś ruchy pod kątem ogłoszonych konkursów i na pewno będziemy w tych konkursach uczestniczyli. Mamy też pewne zadania projektowe, między innymi będziemy kontynuować projekt drogi w Komarnie Kolonii. Te projekty, które mieliśmy do przygotowania pod kątem dokumentacji technicznej, one też jeszcze nie do końca zostały dopięte, jeszcze będziemy je dopinali w tym roku, ale myślę, że do końca marca te dokumenty wszystkie już będziemy mieli skończone. No też w tej chwili już finalizujemy wreszcie
wreszcie dokumentację pod kątem przebudowy drogi wojewódzkiej 698 Witoldów-Konstantynów. To jest taki bardzo newralgiczny odcinek, ale bardzo pracochłonna dokumentacja. Ona, mam nadzieję, że już w styczniu, może do połowy lutego zostanie zakończona i przekażemy ją Zarządowi Dróg Wojewódzkich, żeby Zarząd Dróg Wojewódzkich do swojego planu budżetowego na pewno jeszcze na ten rok, ale może na kolejny rok to działanie również wziął pod uwagę.